Progenitali to 105 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to super samochód, który został dodany w ma update'cie po DLC Import Export. Itali w dużym stopniu opiera się na McLaren 650S GT3, nazwijcie tego samochodu, widzicie teraz na ekranie. Itali to jest najniższy pojazd w GTA z bardzo smukłą sylwetką, który występuje w dwóch wersjach, zwykłej i customowej. Różnice między tymi samochodami są takie, że oczywiście wersja customowa ma więcej możliwości modyfikacji, no i jest lepsza pod względem przyczepności i hamowania, więc właśnie na tej wersji skupiłem się w tym odcinku, no bo jest po prostu lepsza. Itali został stworzony z myślą o rywalizowaniu z Nero na krętych trasach, ale ogółem mówiąc to nadal Nero jest pod tym względem lepszy. Mimo że po paskach osiągów są to niemal identyczne samochody. Jednak mimo wszystko Itali można zdecydowanie zaliczyć do czołówki super samochodów. Ma bardzo dobry zryw, bardzo dobre przyspieszenie, przyzwoitą prędkość maksymalną. No i dobre hamowanie, które po paskach jest najlepsze w klasie super samochodów. Jedyną wadą, którą da się zauważyć, to jest niestety posterowność. Bardzo często wyrzuca ten samochód na zakręta. No i właśnie ta wada stawia samochód na pozycji przegranej w pojedynku z Nero na krętych trasach. Oczywiście największą zaletą tego samochodu jest tuning i właśnie teraz do niego przechodzimy, więc zobaczymy, jakie Itali customowe ma możliwości modyfikacji. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, zderzaki przednie oraz tylny. Modyfikacje nadwozia. Modyfikacje silnika. Wydechy. Modyfikacje maski. Klaksony, modyfikacje wnętrza, światło, w tym neony, oznaczenie, mam tutaj parę motywów malowania do wyboru. Rejestrację, lakierować, tutaj mam dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy. Modyfikacje dachu. Progi. Spoilery. Skrzynie biegów, turbo, koła, no i na sam koniec szyby. No jak widzimy, Itali bardzo fajnie się tuninguje, mamy tych modyfikacji naprawdę bardzo dużo. No ale spójrzmy teraz samochód na prostym odcinku na tle innych super samochodów i zobaczmy, jak się sprawuje. Sprawdzimy to tylko w wersji tuningowanej, no bo wersja standardowa w wyścigach nie istnieje.
No jak widzimy, Italin na starcie spisało się bardzo dobrze, zryw był ponadprzeciętny, jego dobre przyspieszenie było bardzo widoczne, no i głównie dzięki temu Italii kończyło wyścig w czołówce. Także osiągi, jak widać, tu są na bardzo wysokim poziomie. No to podsumowując to wszystko, pierwszym plusem tego samochodu jest tuning, mamy tych modyfikacji tutaj bardzo dużo. Drugim plusem jest przyspieszenie. Trzeci plusem jest zryw na starcie. Czwartym plusem jest hamowanie, które jest po paskach osiągu najlepsze w klasie super samochodów. Piąty plusem jest prędkość maksymalna, która co prawda nie jest najlepsza, no ale jest na tyle dobra, że samochód bardzo blisko trzyma się samochodu z najlepszą prędkością maksymalną. Jedynym minusem jest podsterowność, która niestety trochę skreśla samochód na krętych trasach i przegrywa tam pojedynki z Nero. Moja końcowa ocena to 9, jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was. Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. No czyli zagłosuj emotkami w ankiecie, która znajduje się na fanpage'u, a link do tej ankiety znajdziecie w opisie, aby wybrać dwa pojazdy do tego obrazka, który też pojawi się w kolejnym odcinku.